Jelen Białystok, Michał Probierz, proszę o komentarz spotkania. No po pierwsze to akurat ja tonowałem cały czas wszystkie te zapędy, jakie były głośno mówienia o nas o pucharach, o mistrzostwie i jeszcze raz na to zwracam uwagę, że powiedziałem przed sezonem i nie zmienię zdania, że ten sezon będzie dla nas bardzo trudny, że potrzebny będzie właśnie doping kibiców, że potrzebny będzie tak samo szczęście, bo jest to bardzo trudne. Widać po tym, jak wypada nam jeden, wypada nam Pazdan, za chwilę w przerwie wypada nam Tuszyński i tu też uraz nie wiadomo jak długo, jeszcze Pawłowski i tu już później mamy trochę zakrojone pole, jeżeli chodzi o manewru. I zaczęliśmy w miarę nieźle te spotkanie, wydawało się, że oddaliśmy strzał, że było. Później Zawisza zdominowała na środek pola, tutaj przegraliśmy go dzisiaj i bardzo trudno nam było wejść, to też tak na marginesie, bo wielu się śmieje z Zawiszy, a trzeba pamiętać, że 90% tych zawodników grało jeszcze w pucharach na początku sezonu, dlatego te wiemy, że mają tyle punktów, że to tak to wygląda, ale to są te spotkania w szczególności trudne, bo trzeba prowadzić grę, a nie do końca nam to dzisiaj tak wychodziło, jakbyśmy chcieli. W drugiej połowie zaczęliśmy bardzo dobrze, bo stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, wydawało się, że tu nabierzemy tej wiary, a jednak nam tego zabrakło, znowu tą środkową fazę przegraliśmy. A koniec meczu, no to już było, mieliśmy parę sytuacji, no szkoda, że nie wpadła ta piłka, trzeba, potrzebny jest ten szczęść, jak gdzieś nam on zabraknął, w szczególności Mateuszowi Piątkowskiemu nie wchodzi to, ale no trzeba być cierpliwym i w którymś momencie jak zacznie strzelać, to znowu będzie strzelał, on musi też ten trudny moment przetrzymać i zrobić, trzeba ten punkt doceniać i przygotować się na następnych dwóch meczy, będą to bardzo trudne spotkania, żebyśmy zagwarantowali sobie przed tym rundą jesienną tak, żeby walczyć i dalej o tą zemkę, a to co mówię, nie zmieniam zdania przedsezonowego, że dla nas będzie bardzo trudny sezon, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. Dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, mam pytanie a propos tutaj dzisiejszego spotkania i gry Maćka Gajosa, bo widać było, że w drugiej połowie gdzieś tak od 60 minuty już zaczął oddychać rękawami, czy nie można było wprowadzić kogoś z młodych chłopaków, żeby troszkę podkręcić to tempo, bo ewidentnie nie nadążał za piłką już, być może ma prawo być przeciążony, szczególnie, że to po pierwsze to chyba no my mamy bardzo trudno i tutaj po meczu to można fajnie wszystko ocenić, no Maciek mógł zdobyć bramkę w końcówce i to by było inaczej. Po pierwsze nasze nawet można to wszystko, to ja się zgodzę, ale my też akurat trenujemy tak teraz, trenujemy na sztucznej, trenujemy na, przychodzimy na boisko i to też jest problem, tak? I to wszyscy wiedzą, bo akurat zaczną, też się tego obawiałem, że po prostu bardzo często zmiany tych boisk powodują to, że są urazy, a Maciek jest na tyle doświadczonym piłkarzem, że umie grać i umie się utrzymać. Na pewno przygotowanie fizyczne tutaj w tym meczu też było różne, bo to jak sam pan widział, cały ten mecz był dziwny, bo ta druga linia jednak mimo wszystko, jak pan popatrzy na Zawiszę, też jest bardzo, bardzo ograna i bardzo, bardzo dobra. Wielu zawodników by chciało mieć tych piłkarzy u siebie. A jeżeli chodzi o zmienników, to akurat uważam, że zrobiliśmy dwie zmiany w przerwie i nie mieliśmy zmienników, żeby zrobić trzecią zmianę dotyczącą tej pozycji. Jest też jeszcze kilku takich, którzy się wyróżniają. To ja panu powiem na ten temat. Był pan na meczu z Legią? Juniorów? Nie. No ja byłem na meczu i ja patrzę, jaką mamy ten. Nie kopnęliśmy piłki. Także ja wiem, że wszyscy by chcieli, żeby grali młodzi. To jest bardzo fajnie. To jest super sprawa. Uważam, że wprowadziliśmy ich tylu, że dyskretnie, jak pan popatrzy dzisiaj, to tak młody skład, jak my mamy, to nie wiem, czy ktoś ma, bo pan popatrzy Strauss 21, Modelski 22. Drągowski 17, Gajos 23, Tymiński 24, Frankowski w drugiej połowie 18 i to jest generalnie Romańczuk 22, to niech mi pokaże drugi taki skład. Nie da się grać juniorami i to jeszcze raz podkreślam, wszystkim się wydaje, że to jest taka prosta sprawa, że junior wejdzie i ten junior wejdzie, jak jest dobrze, można go wprowadzić. Tak jak uznałem, że Mistkowskiego jest czas, żeby wszedł i grał, to grał i wtedy było ok. Dzisiaj Kaczmarczyk był na ławce, był Świderski, bo bardzo dobrze prezentowali się w treningach, ale nie było momentu na to, żeby przy stanie 0-0 ryzykować taką zmianą. Ja to rozumiem, bo to fajnie jest zawsze ten, to trzeba też wyjaśnić, bo to są takie sytuacje, Gajko jest kontuzjowany i gra ostatni mecz w juniorach, także też gra tam, bo trener
gdzieś tam nie ma jakiegoś ryzyka pogłębienia się kontuzji, także nie było tu akurat możliwości. No ja się Pawłowski na wczoraj wypadł na treningu, skręcił kostkę na sztucznej trawie. No to nie jest też moja wina. No, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, a jak popatrzymy na wydławkę, jak mam popatrzeć Zawiszy, to jest kolosalna różnica, jeżeli chodzi o to. No my wiemy, rozmawiamy tu i spokojnie do tego podchodzimy. No ale ja to mówiłem od samego początku, tak, że dla nas będzie bardzo trudny sezon. Głowy się wszystkim zagrzały, że byliśmy u góry, że ten i to. Ja to rozumiem, ja to mówiłem, czy nie mówiłem tego, po tych meczach mówiłem, że przyjdą kontuzje, kartki i to się okazało. Wypadnie nam Baznan, wypadnie nam jeden, drugi, trzeci i zaczynamy problem odpukać i tak tych kontuzji mieliśmy bardzo mało.